Cześć Krzysiek. Witam, kupujesz coś w KFC? Tak. No to do kasy i trzeba zapłacić za frytki, burger i inne. Okej. Zobaczę coś w TV i widzę, że będzie nowy kanał satelitarny, który się nazywa Patryk Film 2 i będzie super, będą wprowadzone przygody Kicia i Gapi i inne. 5 minuty później. Okej, zainstalowano kanał jako Patryk Film 2 i jest na razie plansza przed startem. Aha. Dobra, kupiłem dekoder Patryk Box 4K i będą pakiety premium. Oto bardzo fajnie. A wiesz, że mam kanały 1000. Lol. Jaki piękny pokój. Dziękuję. Nie ma za co. Dobra, jedziemy windą w górę lub w dół. Oto mój pokój. Piękny. Dzięki. Cześć Krzysiek. Witam, kupujesz coś w KFC? Tak. No to do kasy i trzeba zapłacić za frytki, burger i inne. Okej. Zobaczę coś w TV i widzę, że będzie nowy kanał satelitarny, który się nazywa Patryk Film 2 i będzie super, będą wprowadzone przygody Kicia i Gapi i inne. 5 minuty później. Okej, zainstalowano kanał jako Patryk Film 2 i jest na razie plansza przed startem. Aha. Dobra, kupiłem dekoder Patryk Box 4K i będą pakiety premium. Oto bardzo fajnie. A wiesz, że mam kanały 1000. Lol. Jaki piękny pokój. Dziękuję. Nie ma za co. Dobra, jedziemy windą w górę lub w dół. Oto mój pokój. Piękny. Dzięki. Ej, no co ty robisz? To nie może tu zostać. Dlaczego? No jak to dlaczego, misiu? Przecież tu się teraz nic nie zmieści. Ale to się właśnie nigdzie indziej nie mieści w tym domu. To wyrzuć, po co ci to? Przyda się. Do czego? No, na przykład jak będzie powódź, to w sam raz się nada. Albo możemy to brać na wakacje zamiast namiotu. No będzie więcej miejsca, jest bardziej szczelne i... I co? Jak będzie powódź, to się w sam raz nada. No dobra, może zostać. No. Co ty robisz znowu? Jak ma zostać, to niech chociaż będzie śliczne. Hej ha, kolejkę dalej, hej ha, kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale polskim opowieściom. Na pewno wszystko wzięliśmy? Na pewno, teleskop, mamy to najważniejsze. I na pewno w dobre miejsce trafimy i przypłynął po nas? Wszystko jest ustalone, jedziemy do Konina, w Koninie wsiadamy w specjalny samolot do przewozu jednostek pływających, lecimy do Pietropawłowska-Kamczackiego, tam wsiadamy z tratwą na statek, płyniemy 3 dni, no i wodujemy tratwę w miejscu największej widoczności nieba na Pacyfiku. Ustawiamy teleskop, patrzymy na gwiazdy i na Sputnika, a oni nas po 3 dniach zgarniają z powrotem. Oj, warto było wydać wszystkie oszczędności na tę wyprawę, no i warto było ją miesiąc przygotowywać. Kochanie, czy ty wiesz, że zobaczysz Sputnika w tak dobrych warunkach, jak nikt na Ziemi? A jak będą chmury, to co? No to poczekamy, aż się wypogodzi. A mamy jedzenie? Mamy te suchary, co twój tata znalazł w Pawlaczu. No te z wojska, co mu zostały. No i 30 litrów mamy jeszcze słodkiej źródlanej wody w proszku. No a skąd ty wiesz, że będzie przelatywał Sputnik? Mam taki numer pisma Astronomii Czeski Journal z 1957 roku. No i tam jest rozpisana cała tam trajektoria. No i policzyłem, kiedy będzie i gdzie teraz. Aha. Ale i tak fajnie było. Będziesz cicho. Co wy tacy jesteście? Odkąd zajrzeliście przez teleskop, nic nie chcecie powiedzieć. Ducha tam zobaczyliście, czy co? A ja się cieszę. Leciałam samolotem, pływałam statkiem, Kamczatkę widziałam i ocean. Cudownie było, misiu. Bardzo się cieszę. No weź, powiedz, co się stało. Od 5 dni się nie odzywasz prawie. No i bo cała wyprawa na darmo. No ja nie leciałem, żeby oglądać jakieś oceany i Kamczatki, tylko Sputnika. Ale widziałeś go przecież, nie? Nie. Czemu? Nie dało się ustawić teleskopu. Jak to? Zapomniałem, że na oceanie buja.
kamerę.